Nie gotowe zjadło. O, tylko nie to. Gdzie te dinozaury mnie uciekły? Jest na takich gór. Widać już go. Co to jest? Nie wiem. Indominus wielki. Ma zęby ostre. Ma pazury takie giga. A nie jest za duży? Za duży. Dasz radę się nim pobawić? Chyba nie. Ty gdzieś nie Indominusie, do tego mi uciekłaś. No i tak wygląda z tyłu. Zjadać mamy dinozaurki. Do tego są z tego zaulus. Dinozaur taki, ale nie wiem, spinozaur, gad i ludzia i karnotaur. Mamy taką gigapastę. No i chyba tu nie ma jak żadnych atrybutów. Są kolce oczywiście i podobne rogi do karnotaura, bo ma takie wystające. Jasiu, możesz powiedzieć, jaki jest twój ulubiony dinozaur? Karnotaur. Sprzedać ci ciekawostkę? Tak. Z czterech dinozaurów, które ci uciekły, aż dwa to karnotaury. Widzę już! Co to? Karnotaur! Mały karnotaur. Karnotaur, który ma atrybucie. Może otworzyć buzię mu, można zmienić tak albo tak. I można ruszać oczkami. Można ruszać ogonem. No i to tyle. Ile dinozaurów znalazłeś? Dwa! Jaki? Małego bycka. O! Bytku! Który podoba ci się bardziej? Indominus. Dlaczego? Bo ma takie wielkie paszcze. Co je? Muszę znaleźć je wszystkie. Ci, gdzie są? Skorpiolax. Kula! Jasiu, co to za dinozaur? Skorpiolax. I tak. A druga umie. O tak. A druga umie. Fajnie, ale ma tylko dwa atrybucie, no. Czyli to jest, nie podoba mi się, że ma dwa atrybucie. Ile atrybucji chciał? Siedem. Nie, dwa dlaczego tylko. Akurat siedem? Bo można ogonem ruszać, no i to już wszystko. A jaki dinozaur jeszcze został ci do znalezienia? T-rex i karnotaur. Nieprawda, jeszcze został jeden ostatni, twój ulubiony. Karnotaur. Nie będziesz się go bał? A ty sobie nie. No to odkładaj Skorpioreksa i jedziemy. Jeden, dwa i trzy. Czyli brakuje? Jeden. Jak myślisz, jaki to dinozaur? Karnotaur. No to do roboty, szukaj go. Drogę wskaże ci żółty ankylozaur. Siedzi na której ze skał. Widzę ją! Giga karnotaur. Ostatni dinozaur znaleziony, opowiadać, co to za dinozaur? Karnotaur giga. Niestety musimy to obciąć nożyczkami, bo zablokuje głowę karnotaura. A nogi są pod spodem.
a karnotaur ma takie małe ała. Dlaczego? Bo ktoś go wstydził, podlapał T-Rex. Myślisz, że to T-Rex? Tak. Nie ma nic charakterystycznego, niestety. Nie ma nic charakterystycznego? Tak jest, bo można otwierać buzię, ale nie wiem, jak to się robi. Jakie ma zęby? Bardzo ostre, które mogą przecić ludzi. No i tak skałę można rozwalić, oprócz takich ostrych zębów i palec. Znaleźli wszystkie dinozaury, które mówią tak, że mogły być Doraptora? Skorpioreksa. Skorpioreksa, dużego gigabycka i dużego Indominusa. Pokazałem nam moje dinozaury po kolei. Tutaj ma takie ała, kiedy wrócił T-Rex. Tutaj ma takie pomarańczowe oczy, a w środku czarne. Tutaj ma logi. Tutaj ma kolce. I tutaj można ruszać ogonem, tak. Można zjeść ludziki i wyciągnąć jej brzuszkiem. Karnotaur to mój ulubiony dinozaur. Dlaczego? Bo ma logi. Mama. Co tam jest? Mamba. Ten dinozaur je mambę? Nie. A teraz przedstawiam Indominus Rexa. Tutaj ma takie zęby wystające za buzię. Tutaj ma kolce. Tutaj logi. Tutaj takie w środku czarne. A tutaj na powietrzu pomarańczowe zęby wystają. On ma takie duże pazury. I można ruszać ogonem. Brzuch oczywiście tak łatwo się otworzy. Jasiu, który z tych dwóch wielkich dinozaurów jest twoim ulubionym? Karnotaur, co? A dlaczego? Bo ma logi i zęby. Ej, Indominus też. Są podobne do siebie, ale on ma takie duże, a on takie małe. Słuchajcie, też mężczyzna, który żyje w wodzie, który zjadł Indominusa. Mężczyzna żyje ryby, lekiny i delfiny. I Indominusa. I Indominusa, no. To są Skorpiolex. Ma atrybucie, może pokażę wam, jaki głos wydaje, tak? A trybucie. No i takie atrybucie tylko ma. Oczywiście to można na tablecie go pobrać. Boisz się go? Oczywiście. Dlaczego? Bo ma takie zasne. Oto mały karnotaur ma jedną atrybucję. Można zamknąć oczy. Można jeszcze głowę wyciągnąć. Można zamknąć oczy. Rusza rączkami takimi małymi. Ma tu klew. Ała, znaczy. Skąd? Tutaj też ała. Dlaczego tutaj ała? Też ała. Nie, po prostu pazury. Pazury Indoraptora. Właśnie, właśnie Skorpioreksa. Tutaj odgłos T-Rexa można wydawać. Tutaj na tym skanowaniu. Albo to są. On, jak chce z guzik, to tutaj. Tylko można ruszać rączkami. To, a w środku ma złote czarne. O, tutaj można go skanować. A wiecie, jak się leci? Nie umie tak robić. I tak, i tak, i tak, i tak, i tak, i tak. Chodź, jak tam jest jak Miko. Cześć.
Cześć Miko! Cześć! Miko, które dinozaury podobają Ci się najbardziej? Indominus. Dlaczego? I Karnota. Była takie fajne, ostre. A wiecie, które mi? No my już wiemy, Karnotaur. Uh-huh. No Miko, dlaczego Ci się podoba Indominus? Bo ma czerwone oczy. Takie. Tylko on ma pomarańczowe oczy. Tak mruga i jakieś wydaje dźwięki. Ten, jak ruszasz ogonem, to też ruszasz głową. Tu jest taki przycisk, który no, rusza buzią, na przykład może jeździć. Otwiera mu się buzia. Nie ma dziury w brzuchu, tak jak Indominus i Karnotaur. W filmie mozozaur zjadł Indominusa i go rozwalił na szczępy. Ma jasne kości. No. Skorpiorex to jest taki genów Indominusa. Jest taki bardzo czarny, że go nie widać, jak jest ciemno. Chodzi po drzewach. I po palmach. No i po palmach. Jest tu jeden przycisk, który tak rusza rękami. A drugi jest taki, który otwiera buzię i warczy. T-Rex jest bardzo fajny. Ma żółte oko. Kolor ma pomarańczowy, taki ciemny, pomarańczowy. W sklepie Alto jest dostępny też taki duży T-Rex jak ten Indominus i Karnotaur. Dzięki, że obejrzeliście nasz odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale Alto. Pa! Pa! Wariaty.